Panie prezesie, w jakim wieku dziecko może zacząć przygodę z piłką? No, w tej chwili dzieci zaczynają już swoją przygodę z piłką w wieku przedszkolnym. W Białymstoku są nawet organizowane szkółki, tak zwane szkółki przedszkolaka, a u nas w klubie już w zajęciach uczestniczą dzieci sześcioletnie. Jak wygląda taki trening? Czy jest to tylko zabawa, czy również szkolenie sportowe? No, trening dla tych dzieci najmłodszych jest oparty w większości na zabawie, ale już też są wplatane elementy techniki, koordynacji piłkarskiej. No i dzieci powoli przyzwyczajają się do piłki, chociaż zajęcia w większości są oparte na zabawie. No i tak mówię, w tym wieku najbardziej wskazane jest wyrabianie w dzieciach koordynacji ruchowej. Czy dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach? No w tej chwili, jak ja to nazywam, panuje boom Lewandowskiego i jeszcze nigdy w historii Dębu nie pamiętam, żeby dzieciaczki od 5, 6 do 11 roku życia tak licznie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez klub Dom. Mamy w tej chwili gdzieś około 70 młodych takich adeptów, jak to można nazwać, piłkarskich. Jaki jest cel prowadzenia takich zajęć? No, my akurat wiele szkółek białostockich, czy też suwalskich, czy też sokulskich, nie chcemy nazywać tego szkółko piłkarsko. Naszym głównym celem jest zachęcenie młodych chłopaków, dzieciaczków do uprawiania w ogóle sportu. A już zajęcia, które oni zaczynają w wieku 5-6 lat, no, są takim bakcylem do tego, żeby w przyszłości po prostu uprawiali sport. A każde dziecko z czasem zdecyduje się na to, jaką dyscyplinę będzie uprawiać. A my, jeszcze raz to samo powtarzam rodzicom, chcemy dzieciom zająć czas i żeby 2 razy w tygodniu dzieciaczki po prostu nie usiadły przed komputerem, tylko przyszły na piękną halę i tutaj realizowały swoje jakieś marzenia. Co jest fajnego w piłce nożnej? To, że ją kupimy i że to jest gra zespołowa i możemy ze sobą rywalizować. Czy podobają Ci się treningi i co najbardziej Ci się podoba na tych treningach? Jak gramy wszyscy razem i strzeleckie. A na jakiej pozycji grasz? Lewy skrzydłowy. Jak długo grasz w piłkę? 3-4 lata. Dlaczego wybrałeś piłkę nożną? Gram też w ręczną, ale piłka nożna i piłka ręczna to prawie to samo. Co jest fajnego w piłce nożnej? To, że gramy zespołowo i różne ćwiczenia robimy, koordynacyjne i strzeleckie, i to, że możemy na turnieje jeździć i rywalizować ze sobą. Jak długo grasz już w piłkę? Skoro 4-5 lat. Kto jest Twoim ulubionym piłkarzem? Antoine Griezmann. Masz swoją ulubioną drużynę? Mam kilka. To jest na przykład Bayern Monachium, Manchester United, albo Barcelona, albo Real. Czy chciałbyś w przyszłości zostać jakimś sławnym piłkarzem, takim jak Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo? No bardzo chciałbym. Myślę, że to jest marzenie każdego, który gra w piłkę.